Witam serdecznie, Piotr Rybak, Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć parę słów na temat kościoła świętego Michała Archanioła. Jest to nieistniejąca już obecnie świątynia, położona w miejscu, gdzie znajduje się dzisiaj Sokołowska Konkatedra. Pierwszy kościół położony na terenie naszego miasta powstał w roku 1415. Co ciekawe, w latach 1562-1592 kościół w Sokołowie pełnił funkcję zboru ariańskiego. Ówczesny właściciel Sokołowa, Jan Kiszka, przeszedł na protestantyzm i katolicy w tym czasie nie posiadali swojej świątyni. Kościół został zniszczony w pożarze w roku 1632 i w tym też czasie powstał drugi, również drewniany. Kolejny, trzeci kościół powstał w roku 1737, a czwarty, ostatni drewniany w roku 1798. Jeżeli chodzi o ten ostatni drewniany kościół, to tu już mamy pewność, że znajdował się w miejscu, gdzie obecnie znajduje się konkatedra, czyli u zbiegu ulic Wolności, Jana Pawła i Kościelnej. Wiemy to z mapy pochodzącej z Archiwum Austriackiego z Wiednia, gdzie widać lokalizację tego kościoła. Po serii pożarów, w których zniszczeniu ulegały kolejne drewniane świątynie, ówcześni właściciele Sokołowa, Karol Kobyliński i jego małżonka Franciszka, zdecydowali o budowie kolejnej świątyni, tym razem murowanej. Kościół Michała Archanioła powstał w latach 1820-27. Była to świątynia zbudowana w stylu klasycystycznym, który ówcześnie był wiodący w architekturze. Jej wymiary są nam znane, ponieważ zostały opisane m.in. w inwentarzu dóbr parafialnych z roku 1921. I tam są podane w łokciach. Długość 51 łokci, wysokość 24 łokcie, szerokość 26 łokci. Łokieć to około 58 cm, więc po przeliczeniu na metry wychodzi długość 29 metrów, szerokość 15 metrów, wysokość około 14 metrów. Razem z kościołem w tamtym czasie została zbudowana także dzwonnica i brama wejściowa na teren przykościelny. Jeżeli porównamy sobie kształt i rozmiar obecnego kościoła pod wezwaniem Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny z rozmiarami dzwonnicy, możemy mieć obraz, jak ogromna jest obecna świątynia. Kościół Michała Archanioła można by było niemalże wsunąć pomiędzy filary konkatedry. Kościół pod wezwaniem świętego Michała Archanioła został zniszczony w bombardowaniu sowieckim w 1944 roku, w nocy z 26 na 27 lipca. Celem tego nalotu były prawdopodobnie magazyny niemieckie, które znajdowały się na placu przed kościołem. Niemcy trzymali na tym placu amunicję i składy paliwa. Prawdopodobnie Sowieci chcieli zniszczyć te magazyny, a przy okazji zniszczyli kościół. Bombardowaniem przetrwały wieża i brama wejściowa. Posiadamy kilka zdjęć okazujących kościół po bombardowaniu. Na jednej z tych fotografii widać stojące jeszcze we wnętrzu filary i mury. Wydawałoby się, że kościół da się odbudować. Niestety prawdopodobnie bardziej zniszczona była ta strona budynku od ulicy Kosowskiej, gdzie cała ściana została zniszczona i budynek nadawał się już tylko do rozbiórki. Po sprzątnięciu gruzów w roku 1948 ruszyła budowa nowej świątyni, która zakończyła się w 1953. Na podstawie fotografii i opisów źródłowych została wykonana makieta w skali 1 do 50. Podobnie jak makieta synagogi, o której opowiadałem w poprzednim filmie, została wykonana z szarej tektury modelarskiej i następnie oklejona białym brystolem. W porównaniu z synagogą budynek jest węższy, ale dłuższy. Elewacje boczna i tylna nie posiadają żadnych szczególnych
ozdób ani cech charakterystycznych. Z tej strony mamy małą przybudówkę, w której mieściło się wejście boczne do zakrystii. Ciekawą rzeczą jest również mała wieżyczka, sygnaturka, która prawdopodobnie została dodana do kościoła dopiero w okresie międzywojennym. Moim zdaniem jej architektura jest częściowo inspirowana wieżą Zamku Królewskiego w Warszawie. Szczególnie ten obły hełm, jest tutaj widoczne podobieństwo. Natomiast elewacja frontowa zachowuje typowe klasyczne proporcje. Jest tutaj na głównej osi wejście do kościoła, ponad którym znajduje się niewielki balkon i półokrągłe okno. Nad samą elewacją górną króluje niewielka wieżyczka z krzyżem. Zachowało się kilka fotografii pochodzących z wnętrza kościoła. Do ciekawych cech architektury wnętrza możemy zaliczyć ołtarz, który był skierowany w stronę tabernakulum. Do czasów Soboru Watykańskiego II z lat 60. XX wieku ksiądz odprawiał mszę tyłem do wiernych i oczywiście w języku łacińskim. Ponadto możemy zaobserwować ambonę, na której ksiądz głosił kazania, te było już oczywiście po polsku, oraz galerię, z której mszy słuchali właściciele Sokołowa i znaczniejsi obywatele naszego miasta. Widzimy też stację drogi krzyżowej umieszczone na filarach budynku. Makieta kościoła Michała Archanioła znajduje się w holu głównej biblioteki obok makiety synagogi. Oba te budynki zostały odtworzone w tej samej skali, więc możemy sobie porównać ich kształt i wielkość. Widać od razu, że synagoga jest znacznie większa od kościoła. Zachęcam serdecznie do obejrzenia obu tych budynków. Jest to część naszej sokołowskiej historii, naszego dziedzictwa kulturowego, które zostało niestety zniszczone. Także zachęcam do obejrzenia, pozdrawiam i do zobaczenia.